Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mieszkańcy Krakowa i Małopolski, rekonstruktorzy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej stajemy do apelu pamięci przed pomnikiem żołnierzy Armii Kraków, aby na wojskowej kwaterze cmentarza Rakowickiego przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wzywam was, bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego, którzy z honorem stanęliście do walki z przeważającymi siłami niemieckiego i sowieckiego agresora. Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z Nadwarty i Bzury, spod Mławy i Zborów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, walecznych ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Bohaterów! Przywołuję żołnierzy Armii Kraków i Armii Karpaty, którzy od pierwszego dnia wojny stawiali opór niemieckiemu najeźdźcy. Wołam bohaterów spod Pszczyny i Ćwiklic, Wyry i Mikołowa. Wzywam żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, obrońców Częstochowskiej Reduty. Stańcie do apelu! Bohaterów! Przywołuję obrońców południowych granic Rzeczypospolitej, którzy stawili czoło niemieckiemu i słowackiemu przeciwnikowi. Żołnierzy 10 Brygady Kawalerii, obrońców Jordanowa i Wysokiej oraz obrońców Węgierskiej Górki. Wołam żołnierzy pułków podhalańskich, Obrony Narodowej i Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Nowego Sącza, Kłodnego i Wietrznicy. Stańcie do apelu! Bohaterów! Wzywam żołnierzy, którzy nie ustawali w walce z potężniejszym przeciwnikiem. Wołam żołnierzy Krakowskiej Brygady Kawalerii, Grupy Operacyjnej Jagmin i Grupy Operacyjnej Boruta, bohaterów spod Woźnic, Biskupic Radłowskich i Bochni. Stańcie do apelu! Bohaterów! Wołam spoczywających na tym cmentarzu żołnierzy Armii Kraków, poległych w walce, zmarłych w szpitalach i obozach jenieckich. Podpułkownika dyplomowanego Mariana Zdona, podporucznika Czesława Bielewicza, podporucznika Jerzego Rutkowskiego, podporucznika inżyniera Stanisława Beniasa, chorążego Franciszka Wójcika, sierżanta Jana Banta, kaprala Mariana Pietrasa, kanoniera Franciszka Stróża oraz nieznanych z nazwiska oficerów i żołnierzy, którzy jako dowódcy i przełożeni oddali życie na tej ziemi, prowadząc swoich podkomendnych do nierównej walki z nieprzyjacielem. Wołam wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, spoczywających na wojennych cmentarzach w Pszczynie, Chrzanowie i Radłowie oraz w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Cześć i pech! Przywołuję oficerów i żołnierzy Armii Kraków i Armii Karpaty, przedstawicieli mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej, żołnierzy narodowości żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej i niemieckiej, którzy w najtrudniejszej chwili dochowali wierności Polsce. Wzywam do nas pułkownika Romana Gwelesianiego, pułkownika Karola Olbrachta Habsburga, pułkownika Józefa Kraftwalda Deano, porucznika Kazimierza Pchawę-Hohen-Chłędowskiego, porucznika Tadeusza Kupfera, strzelca Abrahama Kemplera, strzelca Abrahama Kalkwasera. Stańcie do apelu! Bohaterów!
Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych na strażnicach granicznych, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarni i Czortkowa oraz żołnierzy spod Koziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Amadeu! Przywołuję żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego, jeńców wojennych obozów w Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie i Miednoje. Wołam zamordowanych w Charkowie, Twerze, Smoleńsku, w Lesie Katyńskim, Kijowie oraz w wielu innych miejscach kaźni. Wstańcie do apelu! Zmieli świecą metrańską! Wzywam nauczycieli, policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Sława teraz! Was wołam, bohaterscy lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu i na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Sława teraz! Przywołuję żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Operacji Burza i Powstania Warszawskiego oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Legia Polu Chwały! Wołam do nas wszystkich rodaków, poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zamordowanych i zaginionych w długiej i trudnej drodze wiodącej do wolnej i niepodległej ojczyzny. Wzywam was, mieszkańcy Małopolski, którzy w wyniku toczonych walk zginęliście, utraciliście swoje domy i dobytek. Stańcie do apelu! Bałateru! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pęć! Do was wołam, rodacy i żołnierze polscy, którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my, wasi spadkowiercy. Niech postaci i bohaterskie czyny córek i synów narodu polskiego, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotycznej postawy i oddania ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i pęć! Dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Salwa honorowa!
Szanowni Państwo, teraz zostanie odczytana decyzja ministra obrony narodowej o mianowaniu na kolejny